śpiewamy o Bogu, który obdarza. Ten sam Bóg obdarzył mnie swoją miłością. Pokazał mi, że jest wspaniałym Ojcem. Jezus powiedział, że On umarł za mnie, po to, żebym ja mogła żyć. Osobiście za mnie, bo tak pokochał mnie, że umarł za mnie. Kiedyś myślałam, że świat mi coś da, że mnie obdarzy czymś. Że dzięki temu, że skończę dobre studia, czy że będziemy mieli z mężem pieniądze, dzieci, małżeństwo, to ja będę szczęśliwa. Świat mnie tym obdarzał, ale było ciągle mało, a w sercu była pustka i wcale nie czułam się kochana. I w tym momencie w swoim życiu poznałam Jezusa i zawołałam do Niego. Chcę wiedzieć, jaki jesteś naprawdę. Chcę, żebyś przyszedł do mojego życia z tym wszystkim, co jest w Tobie, z wszystkimi obietnicami, z tym, co się wykonało na krzyżu. Przyjęłam uzdrowienie, bo na krzyżu wykonało się uzdrowienie. Zostałam uzdrowiona z raka piersi. Przyjęłam Jego miłość. Moje małżeństwo nigdy nie było tak szczęśliwe, jak od czasu, kiedy ja i mój mąż chodzimy z Jezusem. Nigdy nie czułam się tak bezpieczna, bo On mi daje swoje bezpieczeństwo. Jego ręka chroni mnie i moje życie, całą moją rodzinę. Jego Święty Duch prowadzi mnie każdego dnia. Każdego dnia zwyciężam z Jezusem. On mnie obdarzył tym wszystkim, co się wykonało na krzyżu. Na krzyżu wykonało się uwolnienie od wszystkiego, co was ogranicza i zniewala w życiu. Na krzyżu wykonało się uzdrowienie od każdej choroby. W Jezusie możecie mieć wszystko. Ja dostałam od Niego wszystko. Jestem szczęśliwa, z odwagą do was to mówię. Mam pełnię życia. Wiem, kim jestem. Jestem Bożym dzieckiem. Jestem Bożą córką. Idę do nieba, ale tak jak w niebie, tak i na ziemi. On powiedział, że chce. Dobry Tata, Bóg, Jezus Chrystus, żebyśmy mieli tutaj na ziemi, tak jak w niebie, przez to, że przyjdziemy do Niego, że uwierzymy w Jego ofiarę na krzyżu i w Jego zmartwychwstanie. I ja mam, tak jak w niebie, tak i na ziemi, już teraz tutaj. Jestem szczęśliwa, gdy zostaję sama, gdy zostaję sama w pokoju i nie ma wokół mnie nikogo innego poza Jezusem, to ja mogę odważnie powiedzieć, jestem szczęśliwa, nie brakuje mi niczego, mam Ciebie. Kiedyś nie mogłam tego o sobie powiedzieć, kiedyś czegoś ciągle pragnęłam, chciałam więcej. Nic, co mi dał ten świat, mnie nie zaspokajało, nic nie wypełniało. Wewnątrz siebie wiedziałam, że jest lęk, że boję się tak naprawdę przyszłości i tego, jakie będzie moje życie. W tej chwili z odwagą stoję tutaj przed Wami, nie mam wstydu. Mówię do was, że Jezus Chrystus jest moim Bogiem, obdarzył moje życie pełnią, dał mi pełnię szczęścia, podniósł z martwych wszystko to w moim życiu, co nie było prawdziwe, co nie działało, co umarło. Nigdy wcześniej nie byłam tak spełniona i tak szczęśliwa i to jest możliwe dla każdego z was, bo On powiedział, kładę przed wami życie i śmierć, wy wybieracie, teraz do was przybliżyło się Królestwo. Teraz możecie dokonać wyboru, czy chcecie, żeby Jezus Chrystus, tak jak przyszedł do mnie, przyszedł do waszego życia i żebyście mogli wziąć wszystko to, co dla was wykonało się na krzyżu. Musicie podjąć decyzję, sami zawołać. Ja zawołałam, dokonałam dobrego wyboru. To jest dla was. Dzisiaj podejmujecie decyzję. Amen. Halleluja.